Natomiast sama to przekazanie pieniędzy samo sobie dla gospodarki nie odgrywa żadnej roli. No dobrze, panowie, bo ja mam taki problem. Na przykład emerytury pomostowe, które obowiązują jeszcze do końca tego roku, obowiązują na przykład, jeśli już jesteśmy przy kolei, panie w kasie, panie, które sprzedają bilety. Proszę powiedzieć, panowie, jak uważacie, co było w momencie, kiedy one podpisywały umowy o pracę. Miały do nich prawo, czy nie miały? Ale czy ta praca jest tak szkodliwa, jak pani w kasie, która jest w sklepie? Ale to mnie interesuje. Ważne jest, czy one miały podpisaną umowę, czy nie. W momencie, kiedy teraz one przychodzą na emeryturę, muszą wiedzieć, czy należało im się, czy nie. Jeżeli należało się, nie wolno tego odebrać. No nie ma rady. Planowały swoją karierę, mając na uwadze to, że kiedyś będą mogły skorzystać z pewnego przywileju. Ale wróćmy do sprawy wokół emerytur pomostowych. Nie wykonano jednej istotnej pracy. Jeśli to miały być tylko łączne zawody z powodów medycznych przeznaczone do tego, że miałyby prawo to do tej właśnie emerytury pomostowej, to chcę zapytać, dlaczego nie zbadano instytucji czy w ogóle wpływu hałasu na stan zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka? Przecież mamy cały duży instytut pracy, który miał się tym zająć, miał wykonać... Trzeba rozwiązać oczywiście natychmiast. To jest inna kwestia. Rzeczywiście tam dyrekcja to chyba już, jest tam chyba już od 40 lat, prawda, niezmienna. Rzeczywiście. To jest taka trochę recydywa minionego okresu. I teraz nie wykonano tej pracy. A wiemy od zawsze, że hałas niszczy zdrowie człowieka i fizyczne, i psychiczne. Przecież jeśli mówimy o nauczycielach, to nie chodzi o to, że on pracuje z młodym pokoleniem, bo to nawet jeszcze nikt twórczy. Czuje się trochę młodszy, prawda, może przekazywać wiedzę. Edukacja jest bardzo zbawienna, można powiedzieć, dla stanu, że tak powiem, często zdrowia fizycznego. No i co wpłynęło na minister Fed, tak, że nagle zdrowie nauczycieli się pogorszyło? Jest to jednak praca niebywale stresująca. Zmieniła się polska szkoła. Dzisiaj dziecko nie jest takim potulnym barankiem. Nauczyciel to nie jest ten, który ma wyłącznie rację. Rodzice dzisiaj nie traktują szkoły jako tego punktu odniesienia w procesie wychowawczym. Ale w takim razie ja chodziłem do szkoły męskiej, do Dejtana, i bywałem również 2 czy 3 razy, byłem w szkole żeńskiej, których zapraszaliśmy na studniówki i tak dalej, dziewczęta. W szkole męskiej na przerwie hałas jest tak potworny, że można ogłuchnąć, a w żeńskiej cicho sza na przerwie. Dzisiaj... Czy w tym momencie nauczyciel w szkole męskiej nie powinien mieć wyższej... Dzisiaj nie mamy, mamy szkoły kodyfikacyjne. A ten w szkole, jeszcze są żeńskie, a w szkole żeńskiej nie powinien. Panowie, nie, ale nie, jeśli... nie wolno używać takich argumentów. Powiedzieć, że ten, kto ma prawo, ten ma, kto nie ma, ten nie ma, i żadne względy medyczne, socjalne nie mogą to wpłynąć i dobrze, a powiedz mi, jakich mieliście nauczycieli? Młodych czy raczej starszych? Bo my się dzisiaj z Karoliną zastanawiałyśmy. W różnym wieku, część młodszych, część starszych. No. No ale młodych, tak, w trakcie studiów, panie Januszu. Panie, no nie wiem. Nie, nauczyciel oczywiście, jego autorytet 30, kiedyś był bardzo mocno związany z wiekiem. Czyli doświadczony nauczyciel był mentorem, miał inny zupełnie charakter. Ale to nie ma, tutaj w tym momencie nie ma, tak, że czasy się zmieniły. My dzisiaj mówimy o pewnych okolicznościach, które zaszły w polskiej szkole. Dzisiaj, w stanie, na jakie ja mamy w latach... Ja ten argument tam dla zdrowotnej jest bez sensu. No, trzeba patrzeć na prawo. Prawo ja tylko wiem jedno, że przeniesienie stresów, wszelkich, jakby powiedzieć, niedoskonałości, czyli dzisiaj wyeksploatowania fizycznego i psychicznego nauczyciela na proces edukacyjny dzieci jest błędem. Nauczyciel winien być w wieku, po pierwsze, rozwojowym, powinien być człowiekiem, który w tym momencie jest zdolny do podnoszenia kwalifikacji, do ciągle nowoczesnego jakby pozyskiwania wiedzy, którą przekaże młodemu pokoleniu, i myślę, że jest to jednak przywilej przede wszystkim ludzi troszeczkę młodszych niż tych, którzy dzisiaj dobiegają tak, swojego ale pamiętajmy wieku. Pamiętajmy jeszcze o tym, że nauczyciel nie jest skazany najlepszymi, na to, aby najlepsi moi nauczyciele byli w wieku. Oczywiście, może z tej szkoły zrezygnować, ale to ja się zgadzam tu z panem co do jednej rzeczy. On kiedyś swoją karierę zawodową bardzo mocno właśnie identyfikował z tym prawem do wcześniejszej emerytury. Tak również jak żołnierz, tak samo jak człowiek pracujący w zawodach specjalnych, strażak czy jakiś inny leśnik. I to było jego prawo, bo on się godził na jeszcze jedną rzecz, na niskie wynagrodzenie. Tak, zamiast to oczywiście, ale panie doktorze, powiedzmy sobie jasno w takim razie. Tak rzeczywiście jest, jak pan mówi, ale dlatego mam taką armię, jaką mamy. Żołnierz nie będzie mieć żadnej emerytury, będzie mieć dobry żołd. I żadnym, żołnierz, który myśli o emeryturze, jest złym żołnierzem. Żołnierz ma myśleć o tym, że zastrzeli wroga albo jego zastrzelą. Żołnierz, który myśli o emeryturze, to jest nie na swoim miejscu, to jest dobre miejsce dla księgowego, który myśli o emeryturze. Ale żołnierz, który planuje emeryturę... Cała dyskusja, ja pamiętam, pamiętam rysunek Fersera. Przez 40 lat, może więcej, Karola Fersera. To jest dzieciaka, który wraca 1 września ze szkoły, już naturalisty, mówi, psia krew, jeszcze 56 lat do emerytury. To tam dyskusję, którą prowadzimy. Panowie, jeszcze chwileczkę, bo zadzwoniła do nas pani Maria z Lubania. Witamy. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam do pana Polaczkiewicza, który wciska nam kit taki, jaki słuchaliśmy 30 lat temu, a proponowały to rządy komunistyczne wszystkim branżom, które były bardzo słabo opłacane. Proszę pana, jeżeli pan uważa, że ci ludzie mają odejść na emeryturę, to ja się pytam, kto będzie za to płacił. Ale pan
pan ma propozycję. Mają wrócić młodzi ludzie, którzy wyjechali z Polski w świat szukać lepszego chleba. No to niech pan im teraz uczciwie powie, że jak wrócą do Polski, to pod każdego młodego człowieka, który zacznie pracę, pan podczepi dwóch emerytów. Bo im przecież kiedyś trzeba będzie te pieniądze płacić i to przez bardzo długi okres czasu. Proszę pana, ja jestem nauczycielką. Moi uczniowie pojechali w świat i z tego, co ja się orientuję, bo utrzymuję kontakty, nie chcą wrócić. Nie chcą wrócić z powodu wysokich kosztów pracy w Polsce. Pracy, przepraszam. I jeżeli będziemy stosowali dalej taką politykę, to skończymy na Białorusi, bo nie ma dla nas innej alternatywy. Przy starzejącym się społeczeństwie ludzie muszą pracować. Proszę popatrzeć na Francję. Pani Mario, bardzo dziękujemy. Dajmy szansę na odpowiedź. To jest oczywiście w ogóle absurdalne. W ogóle to jest, absolutnie się z tym nie zgadzam. Z jednego prostego powodu, że po pierwsze powroty do Polski mają miejsce. I ludzie wracają do Polski nie dlatego, że... Ale panie Andrzeju, to chyba nie zrównoważy tych ludzi, którzy odejdą na emeryturę i tych, którzy powrócą.